Cześć, Bożena Godlewska ze strony bożenagodlewska.pl oraz zarabiajwięcej.com.pl. Witam Cię na kolejnym, już drugim moim wideo z cyklu Wyzwanie 30-dniowe. Dzisiaj krótko powiem Ci o marketingu internetowym, ponieważ tym się trochę zajmuję. I jak wykorzystuję marketing internetowy do tego, żeby rozwijać swój biznes. Ponieważ ja czasami jak rozmawiam ze swoimi znajomymi i oczywiście nie ze wszystkimi, ale niektórym osobom marketing internetowy kojarzy się przede wszystkim z pozycjonowaniem strony internetowej, albo tym, którzy nie posiadają jeszcze swojego biznesu, najczęściej to kojarzy się ze sklepem internetowym. Natomiast dla mnie marketing internetowy to w zasadzie jest to samo co marketing offline, tyle tylko, że w internecie to działa się o wiele szybciej, skuteczniej, na większą skalę, o wiele taniej pozyskuje się klientów. I w związku z tym ja wykorzystuję marketing internetowy do tego, żeby rozwijać swój biznes i swoje nowe biznesy. I zachęcam Ciebie też do tego, ponieważ poprzez internet możesz w dużej mierze korzystać z darmowego ruchu, z darmowych metod pozyskiwania klientów, na przykład na blogu, i możesz sobie sam wypozycjonować, znając odpowiednie wtyczki i sposoby korzystania z tych wtyczek. Nie musisz korzystać z firm pozycjonerskich do tego, żeby być wysoko w wyszukiwarce Google, żeby wypozycjonować swoje artykuły, swoją stronę w ogóle, i darmowe sposoby pozyskiwania ruchu też można poprzez media społecznościowe, poprzez kanał YouTube wykorzystać. I ja zachęcam Ciebie do tego, bo ponieważ dzisiaj o godzinie 12, o godzinie 20 jest taki darmowy webinar, który organizuje firma Servax, z którą ja współpracuję, która mi dostarcza narzędzia do tego, aby budować bazę mailingową, aby właśnie promować się przez internet, ale oprócz tych narzędzi jeszcze uczy mnie, w jaki sposób to należy robić. Dostaję darmową wiedzę i dlatego zapraszam Cię na ten dzisiejszy webinar o godzinie 20. Jak w 90 dni zaistnieć w internecie, jak wykorzystywać właśnie różnego rodzaju darmowe sposoby, ale nie tylko, no bo darmowe są oczywiście bardzo pracochłonne, natomiast zawsze trzeba się wspierać też płatnymi reklamami, ale w internecie. I firma Servax mnie też tego uczy, że jeśli już klient się pokazuje gdzieś na moim blogu, czy w ogóle mam z nim kontakt na Facebooku, czy gdziekolwiek, to po prostu ja proszę tą osobę, która już jest poniekąd zainteresowana tym, co ja robię, aby pozostawiła mi swój e-mail, i w ten sposób buduję swoją bazę mailingową. Natomiast nie wszyscy, którzy stosują tylko taki marketing offline'owy, przywiązują wagę do tego, żeby budować bazę klientów i potem z nimi nawiązywać relacje, budować zaufanie, rozwijać swoją wiarygodność i proponować później sprzedaż, jedną sprzedaż, następną sprzedaż, i w ten sposób po prostu współpracując z tą bazą mamy dużo większe możliwości sprzedaży. Także zapraszam Cię, skorzystaj dzisiaj z tego webinaru. Pod moim filmem jest link, w który kliknij i zarejestruj się. Dziękuję bardzo, do zobaczenia jutro.